Witam, dobry wieczór, pogoda kosmiczna. Region 3639, liczba plam 14. Szukamy sobie. To jest ten 3639. Rozbłyski słoneczne, prawa, środkowa oraz lewa część Słońca. Aktywność skacze, bieżąca wartość 1.09. Wartość z ostatnich 2 godzin M1.09, z ostatnich 24 godzin M4.02. Dziury koronalne, środkowa część Słońca, koronalny wyrzut masy. Praktycznie widzimy, że nic się nie dzieje. Dobra, bo widzę, że to się będzie tak ładowało, ładowało. Tu obserwujemy lewą część Słońca. Widzieliście? Potężna eksplozja. Widzicie, właśnie dlatego wam tak uprzedzam, jak tam protony. Protony nam stoją na stałym poziomie. Aktywność zorzowa. KP3+, wiatr słoneczny, prędkość 373,1 km na sekundę, gęstość 17,61 protonów na centymetr sześcienny, interferometry magnetic field 8,59 nanotesli. Czym jest nanotesla, możecie sobie wyszukać w internecie. Biegun południowy niestety. Minus 4,49 nanotesli. Zorza polarna. Możliwe, bardzo, bardzo możliwe widoczność zorzy nad Polską północną. Widzicie? Możliwa, bardzo widoczna zorza nad Polską północną. Jeszcze sobie wejdziemy, bo ja zapomniałem jednej rzeczy wam pokazać. No i tu zakłócenia, czas, indeks, magnetometry, jest, jakieś tam skoki są, faza księżyca, pierwsza kwadra. No dobra, więc skończyliśmy. Dziękuję bardzo i życzę wam dobrej nocy.